Witamy w kolejnym odcinku naszego Playthrough Mercenary Kings. Wracamy po krótkiej przerwie. Widać, troszeczkę się tutaj zmieniło z layoutem. Kolejne update'y były? Tak, były kolejne update'y. Teraz obóz jest taki mniej rozciągnięty w poziomie, za to bardziej w pionie. No to chyba jest jednak krok na plus. To sprawia, że łatwiej, szybciej się możemy dostać w poszczególne miejsca. Zmieniliśmy troszeczkę bronię. Tak, zmieniliśmy bronię. Ja mam tutaj taką pukawę a la brudny Harry, czysty damage, amunicja magnum. A jakiś submachine gun. A Adam jakiś taki różowy pistolecik sobie zrobił śmieszny. Taki różowy ty chyba jesteś. On nie jest taki, ma poświatę. Ciemnoróżowy. Pod kolor kurtki. Pod kolor kurtki. Dobra, czekaj. Bierzemy kolejną misję. Zdaje się, że będziemy kończyć tą rangę. The Guardian Dog Sabotage Mission. Mamy zniszczyć jakąś barykadę. I nie jestem pewien, czy ktoś nie powinien wziąć tutaj... Ja wziąłem szok bomby. Masz C4? Nie mam szok bomby. Szok bomby, Boże. Kto wejdzie do kanonów? Nie bierz szok bomb. Dobrze, w takim razie... Kup C4. Dobra, kupię C4. W międzyczasie troszeczkę pofarmiliśmy sobie pieniędzy, żeby nas było stać wreszcie na jakieś podstawowe wyposażenie, jak bandaże na przykład, papier toaletowy, papierosy, bo ostatnio było z tym ciężko. Dobra, czekaj, czy ja mam wszystko? Mam wszystko. Mam C4, jesteśmy gotowi, żeby sabotować. Czekaj, to ja szok bomby odłożę może. No ja nie wziąłem szok bomb. No tylko... wiem, bo szok bomby są do niczego niepotrzebne. Też weź C4 może. No dobra, wezmę. Niech ci będzie. No. Wziąłeś tą misję? Tak, wydaje mi się, że wziąłem. No to zobaczymy. Się, dlaczego nazywa się Guardian Dog? Pewnie będziemy musieli z tym psem. Neutralize Munsterlander, okej. Okay. Dobra, tu chyba jeszcze nas nie było. Gdzie idziemy? Czekaj, no tak. Czekaj, się pcham. Zobaczę, zaraz zobaczymy, gdzie idziemy. Na mapce, której nie widzicie. Tutaj okay. I będzie boss. Będzie boss. Munsterlander to pewnie jest jakaś nowa wersja tego psa może, skoro gra się... Oby. Chyba, mamy 14 minut, żeby się tam dostać, czyli jakoś strasznie dużo, też nie jakoś strasznie mało, ale chyba dołem będzie trzeba pójść. No dobra, podprowadź panie. Tak, idziemy tędy i przejdziemy sobie dołem. No tutaj już potworki są... troszeczkę bardziej przypakowane. Liczyłem, że będę wszystkich tak one-shotował, a to wcale nie jest tak pięknie. Zobaczymy, że już... Uważaj, gość starczą. Dobra. Matrixowy move zrobił... Dobra, weź go zabij. Nie przemyślałem tego do końca. Bardzo sprytnie, że... A czekaj. Mistery. No i co? Granato, oreg... Kurde, ile oni zabierają życia, zobacz. Matko boska, co tu się dzieje? Tak optymistycznie, żeś podszedł do tematu, a tu wiesz. Dobra. A, bo one jeszcze leżą na ziemi. Widziałeś go? Tak. Ty, patrz, coś nowego chyba. Ceramika. Nie, to nie nowe. No, dobra. Nie, ja biorę chyba jednak amunicję AP w następnej misji. A jakie używasz teraz? No teraz mam magnum. Kurde, nie potrafię... Uważaj, bo zginiesz. Ja nie ginę nigdy. Dobra, idziemy dalej. Masz healera? Cure? Wydaje mi się, że mam, chociaż głowy nie dam i dobrze będzie to sprawdzić. Czekaj, czy my dobrze idziemy? Chyba dobrze. No, przynajmniej takie upierdliwe moby mogę jednym strzałem zabijać. Pojeb się. No i cię zabił, no. No trudno, no, walcz. Walcz, no już go zabiłem. No matko, mnie jakieś w czarnej dupie mnie zrespawnowało. O mój Boże. Daleko masz? Z samego początku? Tak. Masz radę, czy wrócić po ciebie? Nie, no idź. Ja i tak cię dogonię pewnie. A nie mam iść do tego exitu? Nie no, masz przecież mapę. Tak, idź tam na górę, potem w lewo, w sensie w prawo. Nie tak łatwo już, no.
Niestety. Nic to dla nas. Dobra, czekam tu na ciebie, bo nie wiem gdzie dalej. Tak, nie wiesz, boisz się po prostu. Przestań się. A ja nie wiem czy tam dojdę, bo nie mogę wskoczyć na tą rurkę. Jakiś Super Mario szalony tutaj kładł rury. No, w Meat Boya to ty nie byłbyś mistrzem. Meat Boya. Co ty grasz w ogóle? Jakiś Meat Boya. No dobrze. Czyli co, ta broń najlepiej dla ciebie nie działa? Czy wiesz co, ciężko tak naprawdę to ocenić, bo to jest jednak troszeczkę inny kaliber przeciwników niż ci, z którymi walczyliśmy do tej pory, więc... No, ale pana kulkę żeś trochę szybciej niż ja rozwalił. No tak, nie no, wiesz, damage mam ponad 1000 na pocisk, tak? Tylko, że mam chyba 5 naboi w magazynku. Co nie jest jakoś strasznie dużą ilością i... Ojej. Nóż, użyj noża. Tak, to nie głupi pomysł. Ale chyba jednak bardziej by mi się przydała amunicja przebijająca. Szczególnie w takich mapach, wiesz, gdzie są ściany różne i tak dalej. Dobra, chwileczkę, mapka. No i teraz prosto w prawo. Prosto w prawo? Dobrze, że ty nie nagrywasz do GPS-ów. Ty. No co, prosto w prawo, no. Kręcasz w prawo i prosto cały czas. Można iść na przykład w prawo zygzakiem, albo w prawo góra-dół. No patrz, mi się granacik przydał. No coś zrobisz, czy tak będziesz tam stał? No co ja mam zrobić? No nie wiem, może za niego przeskoczyć i go zastrzelić na przykład, bo tak, zobacz. Litium. Nie powinieneś dostać tego litium. Chyba nawet nie dostałeś. Oj, to nas zaboli. Nas tak zajebiście zaboli. Co nas zaboli? Zginąłeś znowu? Nie, ale chyba użyję apteczki. O matko! Co za fail! Ale co, gdzie na górę mam teraz iść, czy co? Nie no, nie na górę, w prawo. Mówiłem prosto w prawo, tak? Mówiłem? No to idziesz prosto w prawo. Dobra, gdzie ja jestem? Na samym początku znowu? Nie. Dobra, jestem przy bosie. Miało na 9 minut? To spokojnie myślę, że... A jak zacznie uciekać po tej mapie? No to akurat nam to na rękę, bo tutaj nie mamy zabić bossa, tylko... A, też prawda. Oby to był ten pan samochodzik kolorowy, co żygał szczęściem. Ja bym wolał psa chyba. No, ładnie to zrobiłem. Delikatnie naciskaj skok tutaj. Sam sobie delikatnie naciskaj. No patrz, widzisz? Co się dzieje, jak cię słucham? Nie powiem, kto dzisiaj cieniuje tutaj. Co to jest? Zamknięte drzwi jakieś? Ale jest piesek, to chyba jest... Ty patrz, jakiś nowy. No cholera, jasna. No chyba zakładamy, że będzie robił to samo. Poku ma... No kurwa! Czekaj, ja może... A, bo tu platforma jest na tym. O kurwa, co tu się dzieje? Dobra, niszczę tę barykadę, bo... Szybko! Walę tego pieska, niech on tu sobie żyga tą tęczą, a... Rozwaliłeś barykady, tak? Tak. No, dobra, na tego pieska czekaj. To chyba... Winner! Nowy boss. Tak, trzeba będzie skakać na tą... no wiesz na co, na tą półkę na środku. No, pewnie tak. Ja na to nie wpadłem. Kiedy? Bo czasem trzeba skakać, a czasem trzeba z niej schodzić. No. No i co teraz? No i teraz możemy po pierwsze zobaczyć, jakie mamy nowe... Ale mamy nowy poziom już? No mamy. Poważnie? No, poważnie. No. Pyton, Magma Storm, Berserker, Monster Shot, Sokom, Blizzard, Fukia, Mach 20, Revolter, Trooper Shot, no trochę tego jest, Sokom, jaki fajny, fajne są nowe rzeczy. Sokoma sobie zmontuj. Nie, to jest handgun. No same handguny nowe doszły, a nie, Mach 20. Dobra, pytanie, co strzela amunicją na szrapnel? O, ja nowego submaszyna zrobię. Nic.
Dobra, to ty sobie coś zrób, a ja wyjątkowo nic nie zrobię, tylko sobie zmienię na tą snajperę. Wreszcie moja ukochana amunicja przebijająca i zobaczymy, co my tu mamy kolejnego. Kapitan, żadna misja nam nawet tu nie doszła, nie. Na szczęście nie. Tribute Cave, Gathering Mission, o, coś dla ciebie. 8 razy quality aluminium. Jazda, jazda. Przerwij sobie, ty, fajne. Tak, ale tu nie ma tego... Mach 20 jest receiver, ale nie ma... Mach... No bo nie każda broń ma wszystkie części. Aha. Mówisz? Strasznie słaby ma ten. Dobra, to w przerwie może sobie... Tak, dobra, nie będziemy teraz... Na razie nie ma, oczywiście, czekaj, tylko wrócę do starego. Tak, jestem. Jaka misja? Main objective, a nie, przepraszam, aluminium to jest nasz secondary objective, musimy znaleźć 5 regular bolts. Ja jeszcze tylko szybciutko skoczę, nie, dobra, nie ma za przedłużać, mówiłeś. Chciałem zobaczyć, czy jakieś nowe te... Mody. Gdzie te mody? Zobacz, a ja kupię jeszcze sobie apteczkę. Tak, to ci się przydało. Punisher. Attacks up, tylko że głodny chodzisz. Co oznacza, że co? Turtle Shell, nie wiem. O, Turtle Shell, defense up jest. A clumsy? No ciekawe, to potem musimy się temu przyjrzeć, a na razie może... O, waga, patrz jak wzrasta. Taki tank jesteś. No, nie, to chyba nie tak działa. Dobra, nie, to zrobimy to w wolnej chwili. Teraz idziemy zbierać... co idziemy zbierać? Bolts. Bolts for the victory. No dobra, to co? Ja w prawo. Ty w lewo. Ha, ha. A! No co, no w prawo miałeś iść. No coś. Idę tylko. Co za? Może tu będzie jeden bolt? Oż ty w życiu! Jezu, co to jest? No skaczący coś. Ty tylko strzela, zaraz mnie wykończy. Kurna. Ja tu nie mogę wskoczyć w ogóle na żadną... Ale upierdliwy mob. Biją. Niemcy mnie biją tutaj. Dobra, mamy ich zdobyć tylko 5. Straszny ten mob jest. No widzę właśnie, że taki jest niemiły. Niemiłe sprawia wrażenie. Taki subosik mały, nie? Nie, to jest... Tak... No i wziąłem po raz. A, patrz, tak go trzeba po prostu. Tylko trzeba mieć timing odpowiedni i można te pociski... Tyle, że nie można w niego ich odbijać. Dobra, dziadu. Nie no, jak przy tym zabiłem, to go dokończę. Aaa, poszedł! Dobrze, że mamy dużo czasu. Battery cards. Możemy... Blitzhound Funk z niego wypada, zobacz. O, dobry, mi też? Nie wiem, mam nadzieję, że nie, bo to ja go zabiłem. Dobrze, tutaj schodzę pod ziemię, może coś pod ziemią będzie. Jak na razie nic nie znaleźliśmy. Nic. To świetnie wróży. Wejdę sobie tutaj i znajdę nic. Też fajnie. Kurde, no nie wiem po prostu, gdzie mam iść, no. Klasycznie pewnie w tych. Ja ci takie rzeczy musiał tłumaczyć. Quality LED, czy co mam szukamy? Regular bolt. Samo aluminium znajduję. No zawsze coś. No nie zawsze coś, bo aluminium to nam na cholerę jest potrzebne. No. Z czego lecą te bolty? Kurde, ale tu ładnie się obijam o te wszystkie stworki. Nie no, po prostu perfekcja w moim wykonaniu. No, mam jeden. Tak? Tak, znalazłem pod ziemią, więc istnieje szansa, że są one pod ziemią. A ja wiem, gdzie on będzie, o cholera. Czy ja tam doskoczę?
Ja już po prostu nawet nie walczę z nimi. Pasywnym oporem ich pokonuję. Jezus Maria, ten Sumo Sonic. Sumo Sonic. Dobre. Będziesz pisać nazwy dla potworów do tej gry. Tak, tam piszę. To jest Sumo Sonic właśnie. Poznajcie się. Kurde, jak tam się... Gdzie ja jestem? O rany, to wygląda jak miejsce, w którym spotkam tą skaczącą zarazę. A, no świetnie, tu nic nie ma. Ale długo żeś się turlał. Długie turlnięcie. Oj, no to nie wygląda za dobrze. Nie no, to jakieś bomby na mnie zrzucają. W ogóle co to jest? Nie pękaj! Ja nie pękam, raczej powiedziałbym, że jestem zniesmaczony trochę. Aj, zabili mnie. Wybornie. Rozbadam jeszcze. Czemu straciliśmy tyle? Bo zginęło. Czy ja też dostaję kary za ciebie? Nie, mam nadzieję, że tak. To by było uczciwe. Nie wiem w jaki sposób. No, ty mi nie pomagasz, więc ja ginę. Jak nie pomagam, no? Ja zbieram dla nas te bolty cholerne. Tak? Ile zebrałeś jak na razie? Kurde, ten dziadu głupi. Ale za to kolejne aluminium znalazłem. Nie, no to świetnie. Boże, tam nic nie ma. To będzie długi odcinek, coś czuję. Dobra, znalazłem Rusty Bolt 1, tylko że nie wiem jak tam się... Aha, wiem jak tam się dostać. To oczywiście będzie wymagało poświęcenia mojego życia najprawdopodobniej. Ale jestem już do tego przyzwyczajony. A ja mam kolejny quality aluminium. Świetnie. O to chodziło. O Jezus Mario, co tu się dzieje? Nie no, jednak przebijająca amunicja to jest to. Rusty Bolt. Szukaj. Szukam, widzisz. Granaty. Ciekawe, kto używa granatów. O, Rusty Bolt kolejny. Regular. No, regular Rusty. Ważne, że tam zaliczę, nie? Co się dzieje tutaj? Przyturlałem się po tym. Bolta znalazłem. Kurde, no to bierz go. A nie, to ty go znalazłeś. To ja go znalazłem. Jezus Maria. Ile nam zostało? No dwa no. Wiesz ile z tych trzech ty znalazłeś? Odpowiedzieć ci? Wszystkie trzy? Okrągła liczba. Nie szukam, a się strasznie przede mną chowają. Boją się, no, co zrobić. Ty gdzie patrzyłeś już? Co? Nie wiem. Nie wiem, o co ci chodzi, w ogóle jesteś niemiły. Jezus Maria, co tu się dzieje? Jakieś prądy są. Złe prądy. A przynajmniej jeszcze nie zginąłeś w tej misji, to jest... Jak to nie zginąłem? Zginąłem. Tak? Oczywiście, za kogo ty nie masz? Dobra, ja tu złażę na dół, ale... Masz te cztery? Ja mam. No dobrze, że ci powiedziałem, żebyś wziął. No ale tam i tak nie sądzę, żeby był jakiś Rusty Bolt. O, jest. Co to? Leaf Spring? Track Plate i Regular Bolt kolejny. Czyli jednego nam jeszcze brakuje chyba, tak? Dobrze patrzę. Nie pamiętam, czy już tu byłem, czy... Sumosonic jeszcze tu jeden się czai. O rany, te skaczące małysze trochę mnie denerwują. Pozazdrościłem ci nadania nazwy. I suchara wymyśliłem. To są małysze? Moje chyba nie wykorzystają. Nie no, może jakby jakiś wąsik miał dyskretny.
Piękna skuteczność. Się nie śmiej, bo za człowieka kuli dostaniesz. Spoko, spoko. Mam iść w podziemia? No wiesz co, na razie znalazłem chyba cztery i były w podziemiach, więc myślę, że piąty też pewnie jest gdzieś pod ziemią. Quality lead. Super. Tego nam było trzeba. Pomniczek sobie postawisz w namiocie, jak wrócimy. O ile. O, zginąłem. Dobra, ja też zaraz zginę, to nie jest zabawne. Kończą nam się życia. O kurde. Właśnie zginąłeś, tak? Tak. No dobra, ile nam brakuje tego cuda? O Jezus Maria, jedno no. Dobra, jestem niedaleko miejsca. Gdzie ty jesteś, człowieku? Byłeś tu na dole? Co? Tutaj, ten obszar, widzisz? Nie, nie było mnie. No to idź tam może. Ja też się tam spróbuję przebić i myślę, że tam to powinno być już chyba. No Jezus Maria. Co za... No nie jest lekko, to musimy się zgodzić. Ale też jesteśmy trochę cięcy, no to też nie ma co się czarować. Głównie się turlamy i obrywamy. Przynajmniej ja. Ten śmiech właśnie wyrażał. Okej. No kurde, gin człowieku, co ty robisz? Strzelam do niego przez ścianę, a on nie ginie. No, co to w ogóle za pomysły, żeby jakieś prądy stawiać? A, to paskudztwo. Przyjazne państwo ma być, a nie jakieś prądy. O, małysze. No, a w tych podziemiach znajduję tylko ceramikę. Jakieś nie wiadomo co. Kurde, no. Dobra, szanik, no. A ty w jakichś podziemiach jesteś w ogóle? Tak, jakieś, nie wiem. Zagubiłem się trochę. Zoryla na mgle. Jezus, żeby to było coś tutaj, no. Gdzie jesteś? Gdzie żeś ty bywał, powinno być. Ostatnia śruba, no. O, chyba znalazłem. Tak. Jezus Maria, dzięki. I patrz, nawet ten. Galena, pamiętasz? Na przygody. Zbieranie galeny. Kurczę, no to takie są... Nie no, w sumie łatwe te misje, gorzej jakby nam dali tylko na to 3 minuty na przykład, albo coś. No nie no, takie są upierdliwe, no czasochłonne, no ale kasiorysa to ładnie. 1800 to ładnie. Nie zginęli 100 razy, 150 razy to... No tak. Dobra, bierzemy misję. Captain. Captain. Oh, in the house. Wipe out treat in the area. Czyli wszystko trzeba wybić, tak? Dokładnie. Ale w jakiej area? Jak one no, były oznaczone, no już nie pamiętam. Jest takim krzyżykiem. Jak krzyżak? Znaczy krzyżykiem. Jakim krzyżykiem? Co ja gadam? No takim iksikiem. Zarys na mapie czerwony. 20 minut. No, widzisz, masz. A, pięknie się wturlałem czołem w bombę. No dobra, my wchodzimy tutaj i robimy zamieć. No to dajesz. O, tak na razie ładnie wskoczyłem w pocisk. Szkło! Ho, do mojej kolekcji nie, szkła! Co tu tutaj też? Nie, na górę chyba nie musimy, chociaż tego dla pewności można sprzątnąć. Dobra, weź ściągnij na niego swój. Ogień, tak? Czyli jego ogień ściągnij na siebie. Skrzynka moja. Tak schowana. To cóż to? Coś nowego, masz kolejny... Nie, pada jak... Czekaj. Młoda żaba.
A ty masz to, co przez ściany strzela. No kurczę, a. Panie. O, jest prądy. A, jesteś słaby. Ciekawe, czy tu bot będzie na końcu. No, mapa na to nie wskazuje. Trzeba przechodzić na inne mapy, czy nie? Chyba tak, wiesz. Wskoczysz tam i zobaczysz, to jest jeden mały pokój chyba tam. Tak. Może lepiej pójdę z tobą, bo... O nie! O, zobacz. Nie zgubisz. Nic tu nie ma. Na pewności sprawdzę. Ciekawe. Może znajdę super tajną coś. Super tajna coś, tak. Czytałem o tym na forum. O, masz, no już nie mogę mu zrobić jakiejś antenki, żeby go zahaczała ta broń z pozycji normalnie. No i plusem tych misji jest fakt, że się nie respawnują moby, nie? Czyli jak ty przejdziesz, ja mogę spokojnie potem już iść. Tak, to faktycznie jest plus. Dobra, wyczyścisz tutaj to wejście? Tak, wykurzę ich z nory. Widzisz tam na mapie, do którego miejsca trzeba wyczyścić? Tak. O, jakie mocarne. Całkiem to działko. Dobra, tu jeszcze jakiś aramid. O Jezu, te mandragory zasrane. Tu by się przydało coś zamrażającego. Kto się dostać? Kurwa. Poczekaj, głupia, no. Co ona robi? Prowadzi ze mną niecną grę, a co do... Wygrywa. Zawsze wygrywa. Podejście siłowe musiało zostać użyte. Chyba jestem już poza terenem. Pająki tak. Znowu. Ile tam jeszcze zostało tych mobów do zabicia? No już 8. Cwu, 7, co ja. Idę za tobą. Zostawiłeś mi jakąś norę? Bezpieczne odległości. Nie, wiesz co, wszystko jest wyczyszczone. No, podnieś tą tarczę, frejerze. O kurwa. O, co zrobiłeś? Spadłem. Zrzucił cię? Nie doskoczyłem. Ale widzisz, tutaj jest jakaś dziurka taka, w niej coś może być. Można by spróbować się tam... Dobra, to ja się tym zajmę. No, no to spróbuj. Przeskoczę na drugą stronę. Wiesz, cały czas w prawo. Masz tu coś? Mogę się przeturlać w jakieś tajne miejsce. Bo nie ma nieoznaczony na mapie. No i dobra, ja już i tak spadłem, więc... Blade Shard? Nic, Hound Fan. No popatrz. Miło, że ten... Uważaj, bo na dole jest... No. Nie no, stary, no nie takie ze mną numery. No wiem, że fartem tak przytrzymało. Znaczy, tu już zaczynają te materiały, które wcześniej tylko z bossów były. Dobra, ja to przełączę sobie na radyjko. Boże, mocny. Ile nam zostało? Jeszcze jeden. 15 minut. No już wszystko. Wyjątkowo ładnie ta misja mi poszła, tak? Tak, no nie no, tylko nie że. Nie, ta broń całkiem w porządku jest, przyznać. Może bez jakiejś tam rewelacji, ale jest dobrze. No dobra, sypnęło budżetem wreszcie trochę. Nie można zaszaleć. Dobra, to była trzecia misja w tym odcinku, więc zrobimy sobie tak przerwę, jest. Powrócimy w kolejnym odcinku, w międzyczasie może coś sobie stworzymy do strzelania nowego. I podciągniemy nasze umiejętności. Nie, no, to chyba nie zdążymy. W każdym razie do zobaczenia, pozdrawiam. Dziękujemy za uwagę.